Cześć! Tutaj Paweł. Jeżeli widzieliście już moje poprzednie kursy, to mniej więcej wiecie, czego możecie się spodziewać po kolejnych modułach. Natomiast tutaj chciałbym w tym module, w, tej, w tym kursie wideo skupić się na testowaniu wciąż manualnym, funkcjonalnym, ale wspieranym już narzędziami. Więc w tym kursie skupimy się właśnie na narzędziach testera, którego możemy użyć, by pomóc sobie w testowaniu manualnym oraz Skupimy się też po prostu na testowaniu w praktyce trochę z użyciem tych narzędzi, a trochę po prostu na. Z tym nad czym tester manualny powinien się skupić. Więc co tutaj będzie? Przede wszystkim zaczniemy od omówienia spektrum gadżetów testera oraz jak skutecznie używać narzędzi. Pomówimy sobie troszeczkę o teorii, czyli jak wdrażać w organizacji narzędzia, jak je dobrać i co jest zgodne z wytycznymi ISTQB. Potem praktyka, przypadki testowe w TestRail, błędy w Jira, testowanie API w Postmanie i mały bonus na koniec ode mnie. A następnie już, właśnie praktyka wspierana narzędziami, czyli przede wszystkim powtarzamy sobie troszeczkę, jakie są cele i definicje testowania, jak testować wymagania i przykład wymagań, jak faktycznie podejść do. Do przetestowania wymagania, jak się przygotować, jak sobie sprawdzić, co będziemy musieli potem wrzucić w przypadki testowe. Potem omówimy sobie testowanie graficznego interfejsu użytkownika, czyli GUI lub UI oraz aplikacji webowych, czyli na jakie elementy należy zwrócić uwagę. Później przejdziemy do krótkiego komentarza, jak testować aplikacje desktopowe i czym to się różni w stosunku do aplikacji webowych. A następnie zajmiemy się bardzo popularnym w tym momencie testowaniem e-commerce'u, czyli po prostu sklepów internetowych. No dobra, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec oczywiście sklepy internetowe, aplikacje webowe. No a co z mobilkami? Pogadamy sobie tutaj też, właśnie. O mobilkach. No i skoro o mobilki, no to też przede wszystkim jak testować RWD i co to właściwie jest oraz jak używać narzędzi deweloperskich. Pomówimy się sobie też troszeczkę o planowaniu testów, no bo przecież jeżeli piszemy scenariusze i przypadki testowe i zabieramy się za testowanie, to musimy to jakoś zaplanować. No a potem, potem coś już przyjemniejszego związanego z doświadczeniem testera i powiedzmy taką trochę wolnością wyboru, czyli testowanie eksploracyjne, co to jest, jak się do tego przygotować yy, i dlaczego ja uwielbiam testowanie eksploracyjne. Na koniec, zaraportuj swoje testy, jak to dobrze zrobić, żeby przekonać interesariuszy, że zrobiliśmy dobrą robotę. No to słuchajcie, jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy, odpalamy kolejne moduły. Zapraszam.